Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Wyłączone wszystko. Nie, wybrańcy katów lecą, już nie mogą lecieć. Leci to. O, bardzo dobrze. Witam serdecznie. Raz jeszcze, już bez kłopotów, razem z Kizią. Cześć Kiziunka. Cześć, przywitaj się. Przywitała się Kiziunka z Państwem, dobrze. Więc niech sobie leci, tylko muszę poczekać, aż mi przyjdą jakieś reklamy, bo chciałbym z Państwem widzieć, bo tu coś się zaczyna mi dziwnego dziać. Ostatnio, dobrze. Także przepraszam za ten początek, ale tak to wyszło. Dobry wieczór. O, cześć Kizia. No już popatrz się Kizia, popatrz się na Państwa i leć sobie. Okej. Okay. Proszę Państwa, dałem dzisiaj wcześniej, to miała być audycja tylko o literaturze, ale nie będzie, bo mam dwie informacje i zanim przyjdę i do tytułu, i do tematu, mam dwie informacje, z których jedna jest dobra, druga jest bardzo zła i przykra. No i jeszcze jedną, że musiałem dać troszeczkę wcześniej, dlatego że nie wytrzymałbym do 20:30, a muszę potem pojechać koniecznie do lekarza. Wczoraj też już byłem, bo coś mi się tutaj zadziało i tak wyszło. No ale dobra, nieważne. O tym nie mówmy. Wojciech Parobi, nie czytałem tweetów pana Sakiewicza, ale język fabuły w ogóle, język dyskusji w Polsce w tej chwili stał się już czymś, co jest, jakby to powiedzieć, jakby to państwu powiedzieć, no taki, no absolutnie to nie chcę w tym uczestniczyć. Ja, ludzie, którzy byli znani, kulturalni, tak się wydawało, zeszli nagle do takiego poziomu, tytuły, co będzie, jak Jarosław Kaczyński odwali kitę i tak dalej, właśnie. Biało-czerwony, jaka żałoba, co pan gada? To może u pana żałoba, bo nie u mnie. Po prostu nieważne. Najpierw taka miła informacja. W imieniu Alternatywy Społecznej chciałbym podziękować, tu prosił mnie Krzysztof, żebym podziękował wszystkim członkom komisji wyborczych za pracę podczas wyborów. Troszkę ponad 4000 ludzi pracowało w imieniu Alternatywy Społecznej w komisjach jako mężowie zaufania i tak dalej, bo tak oni ustalili. Także warto na tej bazie, może coś się stworzy. Także zobaczymy, co będzie. I tu chciałem, Krzysiu, pogratulować Tobie, podziękować Tobie i podziękować wszystkim ludziom po prostu, którzy rzeczywiście poszli i pomogli, tracili swój własny czas, prywatny, pieniądze za to nie były wielkie, więc wszystko było jak trzeba. Natomiast proszę Państwa, ja sobie tylko przygotuję tutaj. O. Natomiast proszę Państwa, jest inna rzecz. Rzecz bardzo przykra, ja ryzykuję w tej chwili bardzo mocno, dlatego że po pierwsze ryzykuję cholerny hejt. I zdaje się, że znam również odpowiedź, dlaczego tak jest. Po drugie, mimo że nie wymienię nazwy kraju, to po tym, co powiem, zorientujecie się dokładnie, gdzie jestem, co naprawdę skróci wielu próby listów gończyk i ściągnięcia mnie na siłę do kraju w kajdankach, a co wiadomo, skończy się dla mnie tragicznie, ponieważ ja wiem, co zrobię po prostu. Przykro mi. A więc proszę posłuchać. Nie będę tego propagował. I zwraca się osobiście Andrzeju do tramwaja. Andrzeju, to jest koniec naszej znajomości. Ja już nie chcę cię więcej znać. Napisałeś artykuł, który jest pełen kłamstw, pełen bzdur wewnętrznych. O człowieku, który ci pomógł. Trochę przeze mnie, chociaż nie konsultował tego ze mną, ja się dowiedziałam później od niego, że ty tu jesteś w ogóle. Byłem zaskoczony w ogóle mocno tym wszystkim. Robisz z siebie ofiarę. Ale to powiedz wyraźnie, przecież ten człowiek zapłacił za wszystko, za twój pobyt. Chciał, żebyś pracował, to pracowałeś. To wcale nie jest, to nie są były cztery piekła w kraju, o którym mówię. Poza tym, Andrzejku, skoro piszesz na samym początku artykułu, że nie znasz ani angielskiego, ani języka tego kraju, to w jaki sposób obywatelowi tego kraju, sąsiadowi, wytłumaczyłeś, na czym polega drugi maja i konstytucja po prostu i 3 maja. To jest raz. Druga sprawa. Ja wiem, jak jest dokładnie, jak było dokładnie,
Ja pracuję z obywatelami tego kraju i z kilkoma Polakami, którzy też od początku pracują z Łukaszem. I wiem, jaki jest Łukasz. I wiem, że Łukasz nigdy by tego nie zrobił, nie robił, a robi z niego człowieka wykorzystującego Polaków. Jeśli tak mówisz o lojalności, o przyjęciu, to skoro trafiłeś w takie piekło, a wiedziałeś, że ja zamierzam też tu jechać, to dlaczego nie uprzedziłeś mnie w tym momencie, wsadzając mnie w piekło? Ja wiem, że powiesz natychmiast i napiszesz, że mnie kupiono, mnie się nie da kupić. Łukasz też o tym wie. I powiem szczerze, nie Niemcy. I powiem szczerze, że przeczytałem ten twój artykuł. Ja wiem, jak tu jest. Kwestia totalnych bzdur. Nie mówiąc już o tym, że pozostały po tobie również rozliczenia, kiedy piszesz 5 godzin, kiedy pracujesz 5 godzin, a wpisujesz sobie 15. To nie jest tak. Po drugie, to jest specyficzny kraj, specyficzni ludzie. I to nie dlatego, kiedy wywiesiłeś polską flagę na swoim samochodzie. Tutaj w tym kraju nie lubi się ludzi i nie toleruje się zbytnio ludzi, bo to są taki kraj, ci miejscowi tacy są, którzy mają na samochodach różne pięści, groźby, śmierci i tak dalej. Takich ludzi tutaj nie ma. Nieprawdą jest również, że wszyscy mają flagi. Nie, są te flagi. Tutaj jest dość specyficzne podejście do flagi państwowej, trochę takie jak w Ameryce. Andrzejku. I to jest specjalny sposób. To nie jest tak jak u nas, że każdy może wywiesić flagę gdziekolwiek i pijany może chodzić z flagą. Flaga państwowa jest tutaj święta i można mieć tylko i wyłącznie flagi państwowe. One muszą być wywieszone w określonych godzinach, zdjęte o określonej godzinie, jest określona procedura. To, co ty uważasz flagą, nazywa się winkle. To, co jest na ubraniach, to jest tylko oznaka marki i tak to wygląda. Obywatel Kej, to nie są prywatne sprawy. To byłyby prywatne sprawy, gdyby nie to, że ukazało się to publicznie. I jest to oszustwo. Jest to po prostu oszustwo, Andrzej. Autentyczne. Ja, gdyby się Łukasz ze mną wtedy skontaktował, ja bym mu odradzał. On tobie pomógł, bo w momencie, w którym mówiłeś, że nie możesz nigdzie dostać pracy, ja to powtarzałem broniąc siebie w Gdańsku, że nigdzie nie możesz dostać pracy, że jest na ciebie zakaz, że cię zamkną, zaryzykował, ściągnął cię za swoje pieniądze, kupił sobie jeszcze za te opony. I nic od ciebie nie chciał po prostu. Możecie się śmiać, nie śmiać. A co to was? Nie, możecie się śmiać, nie śmiać, ale muszę tak powiedzieć. Muszę tak powiedzieć, dlatego że to jest kwestia uczciwość wobec człowieka. Robisz z człowieka, który tworzy piekło dla Polaków. Powiem ci wprost. Jakby chciał, to by za ciebie miał... Pojechał w jedno miejsce, które tu jest i miałby 5 takich jak ty za mniejsze pieniądze. Zainwestował, chciał pomóc. Zainwestował i chciał pomóc po prostu. A ty teraz robisz z niego kogoś zupełnie innego. A to jest nieprawda. Łukasz pracuje ponad miarę. Łukasz jest naprawdę ogromnym polskim patriotą. Chciał ci tylko również uświadomić, że tutaj miejscowi dyktują warunki. Jeśli buduje się tak, a nie inaczej, jeśli są drewna, jest dużo, to oni chcą, żeby to tak było. Nie chcą tych wszystkich nowinek. Nie chcą tych nowinek, mają prawo. Mają prawo po prostu. No. Mają prawo to, mają prawo. Panie plebsu klekle, to nie chodzi o upadłość konsumencką tylko. Chodzi o co inne. No nareszcie, dowiedział się pan. No i co? No bo ja, panie Jerzy Ruliński, pan napisze od razu na najbliższą policję albo do prokuratora, gdzie jestem. No właśnie. Właśnie, więc tutaj nie ma takiej prawdy i nie ma takiej sytuacji. I to nie jest prawda. Robisz krzywdę, naprawdę krzywdę człowiekowi, który naprawdę pomógł wielu. Oczywiście powiesz po tym, że mnie kupiono, ale Andrzej, to jest koniec naszej znajomości. Nie mogę siebie usunąć z tej twojej strony prawo i pięść. Nie wiem dlaczego, nie mogę, bo pewnie to zablokowałeś, ale ja chcę się, żebyś mnie usunął nawet z redaktora. Nie chcę mieć do czynienia. Jeśli tak będziecie robić, polscy narodowcy, jeśli myślisz, że można, że narodowość polega tylko i wyłącznie manifestowanie patriotyzmu na idiotycznych, groźnych memach, na szywkach, nalepkach, oblepianiu samochodu bzdurami. To jest proste. To jest źle. Każdy to jest źle. To jest bardzo źle. A w dodatku naprawdę postępujesz nieuczciwie, również nieuczciwie wobec mnie i dobrze wiesz dlaczego. Dlatego również, dlatego i tutaj powiem państwu,
bo kiedy poprosiliśmy Cię, żebyś w imieniu Alternatywy Społecznej, uprzedzając Cię, że tylko to, prosimy Cię, żebyś w imieniu Alternatywy Społecznej kandydował na prezydenta Gdańska, bo chodziło o to, aby ta Alternatywa Społeczna w ogóle zaistniała i wtedy zaistniała, zresztą dokonała, wtedy stała się również rzecz polityczna, bo to wymusiło, ta rejestracja wymusiła na Państwowej Komisji Wyborczej na zrobieniu z tego prawdziwych wyborów. A potem nagle rano wstajemy i dowiadujemy się, że ty nie zrezygnowałeś z kandydowania i przekazałeś swoje głosy bez porozumienia z nami komuś, swoje poparcie. Komuś, a może my byśmy nie chcieli jako partia. Pamiętaj, że byłeś w naszej partii, że reprezentowałeś wtedy partię Alternatywa Społeczna, a nie siebie. Ale takżeś nas załatwił i oczywiście byłeś chory. Nie, naprawdę, ja nie potrafię więcej powiedzieć, nie chcę więcej mówić zresztą, ale wiem jak jest. Rozmawiałem tutaj zarówno z miejscowymi, z którymi pracuję i z którymi rozmawiałem po angielsku, którzy mi ocenili ciebie i twoją robotę i to wszystko. I widzieli, jak to wygląda. Ja wiem, jak tu jest i jak się pracuje. Po prostu. No. Więc to nie jest tak. Poza tym naprawdę to jest specyficzny kraj, specyficzny rynek. Ludzie są specyficzni. Ludzie są zupełnie inni niż u nas. I nie musimy im narzucać. I nie chcą, że nie lubi, że im się narzucać. Po prostu. No właśnie. No. Więc Łukasz ci pomógł. Mocno ci pomógł. A dziwnym trafem jakoś dziwnie jest tym twoim. I ja rozumiem ten płaczliwy, bo ci umarła ciocia i tak dalej. To wszystko jest tak. Można to było załatwić, ale przypadkiem nie chodziło bardziej o 11. To raz. Po prostu. To jest coś strasznego. I co zrobiłeś wtedy? Rzuciłeś wszystko, pojechałeś i tak dalej, tutaj na tej zasadzie. Trochę to nie jest, nawet nie powiedziałeś facetowi. Mówisz mu tutaj, pokazujesz SMS-y między nim a nim, nie biorąc pod uwagę, że ja również mogę mieć we wszystkie SMS-y wgląd w tym momencie. Ponieważ Łukasz to przeżył i Łukasz to przeżywa. Bo to jest naprawdę uczciwy facet i wymaga uczciwej pracy, a i to on rządzi tą firmą. I on tutaj jest od tego, bo on zna ten rynek. No właśnie. Trzeba mieć trochę właśnie pokory. Jak ktoś mówi, ja pokorę zawsze miałem w stosunku i potrafiłem spojrzeć na siebie i na Polskę inaczej. I to naprawdę jest nieładnie, ale ja wiem, że do ciebie to nie dojdzie, bo to zaraz śmierć wrogom ojczyzny, czy na Wielkiej Polsce, Wroński to esbek, wiadomo, że to jest esbek i tak dalej. Tylko ja się nigdy nie zadawałem z partią Zmiana, czy z partią Razem, czy z innymi partiami na tej zasadzie. Powiem ci wprost. Szkoda. Ale to jest koniec naszej znajomości i nie usiłuj się ze mną skontaktować w żaden inny sposób. Nie życzę sobie po prostu. To, co zrobiłeś, jest może twoim zdaniem uczciwe, ale absolutnym skandalem i świństwem wobec człowieka, który naprawdę swoje ciężko zarobione pieniądze, ja wiem, jaką pracuję, poświęcił, żeby tobie pomóc. I nie kupił mnie. I mnie nie kupił, po prostu. Katarzyna Łazarska, po co to? Przecież to jest złośliwe. Nic mnie tutaj nie łączy. I nigdy nie będzie łączył. Ja nie zmieniłem zdań. Jestem nadal patriotą i konserwatystą o zapatrywaniach narodowych, tylko w inny zupełnie sposób. Nie obwieszam się pięściami, śmierć wrogom ojczyzny, co jest samym hasłem, jest bzdurą, bo wrogowie ojczyzny, co może spotkać wrogów ojczyzny, prawda? No, patrząc na Polskę, to będzie rzeczywiście. I na tym skończę. I nie chcę więcej na ten mówić. Nie ma tego tematu. Nie powiedziałbym tego, gdyby nigdy byśmy na ten temat nie mówili, gdybyś nie opublikował publicznie płaczliwego tego, a ja wiem, jakie jest tło tego artykułu i wiem to, co zamierzasz. Nie próbuj. Nie próbuj. Po prostu nie próbuj. Rozmawiać trzeba z każdym i trzeba inaczej patrzeć. I wiem, co zamierzasz. To też jest sposób na... Jezus Maria. Pani Katarzyna Łazarska, czy pani chce naprawdę, po co pani się upiera, czy wy naprawdę chcecie, żeby mnie w kajdankach zawieźli? Dobra, zawiozą mnie. Zawiozą mnie. Będziecie mieli satysfakcję i takie Andrzejki też, bo o to chodzi. Po prostu. No, biało-czerwony, sam pan Sebów, to nie jest audycja dzisiaj o tym. Dzisiaj będzie o czym innym. Nie miałem tego robić, nie chciałem zaczynać. Następna KHT, o ile będzie, to będzie
To będzie już o sprawach politycznych, między innymi o tej ustawie, którą nazywam ustawą projektowanej, którą nazywam ustawą o wrogach, o dzieciach wrogów ludu i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj nie będę o tym mówił. Chciałem tylko to powiedzieć, bo to uczciwość wymaga i nikt mnie nie zmusza. Bo ja w każdej chwili mogę rzeczywiście spakować, zostawić to w diabły wszystko i wrócić, bo tu mam tylko ubranie i kota. I mogę wrócić. A jeszcze mam forsę, żeby wrócić. Tylko nie byłbym w stanie po prostu zrobić takiego świństwa człowiekowi, który naprawdę pomógł. Który naprawdę chciał pomóc i pomógł, usiłując wyrwać cię z G, o którym, jak mówiłeś, wpadłeś. A notabene, ale ja nie jestem w Kanadzie, pani Moniko. A tak notabene to... Dziwię się, Andrzejku, że tak krzywo wróciłeś i jakoś nie boisz się, że cię zamkną i że cię będą aresztują, zamkną, skażą na cokolwiek. No, nie obojisz się tego? Coś z tym jest dziwnego. Coś dziwnego się dzieje w tym momencie, ale ja się nie chcę domyślać i nie chcę ich sugerować. Dobra, proszę Państwa, koniec zabawy. Koniec zabawy, proszę Państwa. Nie będę wymieniał nadal kraj, chociaż wszyscy wiecie, gdzie jestem. I jestem tutaj zadowolony, chociaż raz ludzie mnie traktują nie jak śmiecia po prostu. Tak, mam kota. Mam kota z Kizią na początku. I już. No. Marzena Kramer, na kim się pani zawiodła? Na mnie? Ja nie będę pokazywał SMS-ów i wszystkiego, jak to wygląda. Na mnie? Nieważne, komu pani uwierzy i co uwierzyć. Właśnie. Więc zobaczycie, więc nie mamy więcej kontaktów żadnych. Działaj sobie sam, pisz co chcesz, mów wszystkim, że kupili SBK, niech se kupili już, bo to jest nieprawda. Obrażać to każdy potrafi, a ty szczególnie. Cześć. Koniec zabawy. No. Dobra, proszę Państwa, zacznę od tego. To tytuł, Ośrodek Myśli Pozytywistycznej, literatura zachęcająca do studiowania historii. Najpierw pierwsza część. Część programów KHT będzie się nazywała Ośrodek Myśli Pozytywistycznej, ponieważ jest to na razie wirtualny ośrodek i będzie wirtualny. Ktoś mi tutaj nadał maila, że jest w stanie stworzyć stronę internetową. Ja to wykorzystam, więc jeśli pan nie odpowiedziałem na maila, to z przyczyn niezależnych ode mnie, ale raczej zdrowotnych, bo już nie miałem siły, to w tym momencie panu to odpowiem. Jak będę gotowy, jak będzie jakiś hosting, czy coś będzie, to zakładamy stronę i będziemy działać. I będziemy sobie działać po prostu. Na tej zasadzie. Natomiast będę częściowo nadawał to jako ośrodek myśli pozytywistycznej, jeżeli te filmy, a moje programy nie będą dotyczyć polityki, reszta wszystko jest polityka. Chodzi o to, teraz dlaczego, jak ktoś mówił, że Polski, żebym dodał Polski, ośrodek polskiej myśli pozytywistycznej? Nie, proszę Państwa. Nie, nie. Pozytywizm jest prądem, który oczywiście można tutaj wrócić do Augusta Comte'a, do Spencera, Milla, którzy to założyli, ale to szybko przeszło przez jako druga fala wampirokrytycyzm i później przez tak zwany pozytywizm logiczny. Pozytywizm i bardzo szybko się skończył. Tak wbrew pozorom zamienił się zupełnie w co innego. Nie chcę mówić tutaj o metodach i tak dalej. Jeżeli chodzi o Polskę, to pozytywizm polski jest zupełnie inny i generalnie pozytywizm głównie kojarzy się z Polską. Astyk, Dygasiński, Gomulicki, Konopnicka, Orzeszkowa, Prus, Sienkiewicz, Świętochowski. To wszystko są prace. Pojęcie pracy organicznej i pracy u podstaw, proszę Państwa, to zbiorowy wysiłek całego, jak to nawet w Wikipedii to piszą, chodzi o to, żeby społeczeństwo przygotować pokazać poprzez osiągnięcia ekonomiczne Polaków, Polski, pokazać zaborcom po przegranych powstaniach, kolejnym szoku, jakim był 1863 rok, pokazać po prostu Darek Piorecki, czy pan słucha tego, co ja mówię, czy was interesuje fotel tutaj, gdzie jestem? No, wszyscy wiecie, gdzie jestem. No, po prostu. No. Czy to jest chore? To jest chore. Ja mam mówić na temat, naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy nie wyłączyć tego czatu. To nie tylko rozprasza, ale ja chcę po prostu z Państwem rozmawiać, ale ja tutaj widzę jakichś dziwnych facetów, dziwnych ludzi, których interesują jakieś bzdury po prostu. No.
Dlatego wystarczy. Ośrodek Myśli Pozytywistycznej to również pokazuje, w jaki sposób polska kultura stopiła się, weszła, i to weszła czynnie, twórczo, w kulturę europejską. Pozytywizm to pokazuje po prostu. No. Oj, no, w Norwegii, no to co, Mira Janik, jest następna, która mówi, następna. Dobrze, proszę, dam adres zaraz mojej byłej żony i nadaj policji, niech już doniesie, żeby list gończy do władze norweskiej zawiadomić, że ja tu jestem. A tak chciałem, żeby trochę poszukali, a tak to nie szukają. To jest chore, to jest jakieś świństwo po prostu. Nienawidzę również złośliwości, nie jestem w stanie w tej chwili, nie jestem w stanie w tej chwili się skupić na wielu rzeczach. No przykro mi, ale to już inna sprawa. Właśnie. Dlatego właśnie tak to nazwałem i tak to się będzie nazywać. O pozytywizmie w ogóle sobie jeszcze pogadamy. Polski pozytywizm nie ma następnych takich rzeczy jak Nowa Teist, jak monizm przyrodniczy, tam trochę były próby, czy w końcu tak zwany coś, co się nazywa organicyzm, to było zupełnie inaczej, to bardziej Mill i te wszystkie jego pierwsze historie. Natomiast oczywiście emancypacja kobiet, jak jedna z pierwszych, Polska była jednym z pierwszych krajów, gdzie kobiety były wyemancypowane i tak dalej. Sorry, a ilu polskich pozytywistów jest znanych na Zachodzie? No na przykład niejaki Prus jest znany, niejaki Sienkiewicz jest znany, nawet Raymond jest znany. Jest trochę więcej poczytać, no ale to nieważne. Natomiast ilu pan zna pozytywistów zachodnich? No, bo nawet w zachodniej historii, literatury i historii sztuki nie wiadomo. Katatony, no łatwo, no i co, że łatwo. Cieszy się pan, jak pan spieprza tam, denerwuje. Jared Rosenzweig, tak, ale każdy powinien mieć szansę. Nie mówmy na ten temat już. No więc właśnie. No więc właśnie. I dlatego to nazwałem Ośrodek Myśli Pozytywistycznej, bo to jest tam najbardziej w tej chwili potrzebne. Tym bardziej, że dzisiaj przeczytałem, że Niemcy przestaną robić AGD małe w Polsce i znika Zelber, kolejna polska marka. Znika kolejna polska marka, czyli Zelber. No ba, szkoda. Po prostu szkoda. Pani Marzeno Kramer, czym się pani rozczarowała? Mną czy kim tam? A tu Szymański, tak, również asymilacja, również pewne rzeczy, zresztą generalnie, genialnie to pokazuje Singer w Dworze i Spuściźnie. I druga część, literatura zachęcająca do studiowania historii. Proszę Państwa, z historią jest tak, że historia kojarzy się wszystkim z nudnymi podręcznikami, pełnymi dat, faktów, które trzeba zapamiętać. Prawda? I to nie jest kanon literatury, który chcę przedstawić. Dla wielu zawodowych historyków książki te są historycznie dość mylne, o których powiem. Ale jest jeden wspólny mianownik. To są książki, z których większość czytałem jako nastolatek z rozpalonymi policzkami, jak najlepsze kryminały, które zmusiły mnie, spowodowały i zacząłem sięgać po poważniejszą literaturę historyczną, badać to wszystko, pytać się, szukać odpowiedzi na niektóre pytania tam postanowione. Druga sprawa jest tak. Jest powiedzenie, że historia lubi się powtarzać. Nie jest ono prawdziwe. Historia nigdy się nie powtarza. Historia lubi po prostu chodzić i chodzi w określonych ramach. I te ramy trzeba rozpoznać. I o tym są te książki. Nie moje te małe klimaty żegnam. No bardzo się cieszę. Dlatego mnie tylko 459 ogląda. I tak będzie. Właśnie. I w tym momencie tego typu książki służą przede wszystkim do pokazania właśnie jakich uwarunkowań historycznych, stałych, z których można wyciągnąć wnioski, są również odwołaniem do współczesności, mimo że dzielą się czasami 2 i 3 tysiące lat temu. To są tego typu książki, proszę Państwa, o których porozmawiamy. Ponieważ nie chcę Państwu podawać podręczników i tak dalej, ale po prostu książki. Jeden z lepszych książek literatury. Właśnie. No. Więc zaczynamy od pierwszej. Oczywiście, część tych książek Państwo czytali, jestem pewien, dla młodych, którzy nie czytali. Robert Graves,
Ja Klaudiusz, Klaudiusz i Messalina. Wspaniała opowieść o Rzymie Cezarów, przedstawienie epoki Augusta przede wszystkim. Próba postawienia Klaudiusza jako cesarza, który coś tam jednak zrobił. I próba pokazania całego sposobu i prowadzenia władzy i mechanizmów władzy na samych szczytach w starożytnym Rzymie. Bardzo dobra jest tam, jest tam otoczka historyczna, którą Graves daje, cała rzecz. Zresztą książka jest zresztą mas popularyzowana i zresztą jak Państwo pamiętają z lat 70. serial BBC z Derekiem Jacobi. Świetny zresztą serial. Świetna zresztą. Jest to książka wręcz kapitalna. Tym bardziej, że Graves, ja zacząłem się interesować tym, co Graves pisze, Tyberiusze przede wszystkim. Otóż Tyberiusz jest bardziej znany, i tak samo jak i Klaudiusz, skąd o nim wiemy, ze Swetoniusza. A Swetoniusz po prostu pisał też pod publiczkę, pisał na zamówienie swojego aktualnego władcy i specjalnie przedstawiał niektórych w bardzo zły sposób. Tak to jest. Natomiast mało kto wie, bo że Tyberiusz był skąpym facetem, no był rzeczywiście, uwielbiał pornografię i różne rzeczy, ale tak na dobrą sprawę Tyberiusz był człowiekiem bardzo sprawnym cesarzem. Za jego rządów oni nawet powstało pierwsze prawa chroniące niewolników jako dobro społeczne, jako narzędzie pracy, chroniące niewolników. To jest coś zupełnie inne, to jest coś rzeczywiście było zupełnie dziwne. Za jego rządów, za rządów Tyberiusza zaczęto płacone były, stworzył system podatkowy, notabene, który za rządów Tyberiusza zostały spłacone, zapłacone został system podatkowy, który jest w miarę nowoczesny. To jego słynne pecunia non olet, to jest opodatkowanie szaletów miejskich, gdzie on podobno rzucił, kiedy Senat powiedział, no jak będziemy od sików i gówien płacić podatek, no to on wyjął złotego aureusa, rzucił na kupę i powiedział, to śmierdzi? Pecunia non olet. Właśnie, to jest tak. Co więcej, jest bardzo ciekawy również system ryczałtowy i system ryczałtowy stworzony, podatkowy. Od zresztą Tyberiusza również można wysnuć, iż w języku polskim, iż słowo kurwa, kurwis, kurware, kurworum, prawda, po łacinie, który oznacza krzywiznę i tak dalej, stała się w pewnym momencie poprzez przeniesienie takim synonimem kobiety, która zeszła z tej drogi cnoty. Dlaczego? Otóż Tyberiusz postanowił opodatkować lunapary, jak oni to nazywali. Żeby to dla jego urzędników podatkowych, żeby było ważne dla jego urzędników podatkowych, było to widoczne, to kazał je budować na rogach ulic. Mogły być tylko na rogach ulic, oczywiście, i oznaczone były czerwoną latarnią. Dlatego, żeby było jasno, dlatego, że urzędnik, że można było opodatkować albo od klienta, albo ryczałt. Oczywiście, jeżeli od klienta, no to wiadomo, wszyscy oszukują. No to urzędnicy podatkowi Tyberiusza liczyli. Po to była czerwona latarnia. Klientów. Potrafili liczyć klientów. Śmieszne, prawda? No ale on ten... Swarożyt... Tak, oczywiście, że jeszcze zakaz taki był do tego wszystkiego, ale jednak kazał chronić. Oczywiście nie, myślimy w kategoriach starożytnego Rzymu. Pan odpowiadał i zupełnie inaczej za tą samą zbrodnię, co niewolnik, ale fakt, że w ogóle pomyślano o tym, no to też było dość ciekawe. To jest jednak starożytny Rzym. No. Tyberiusz. Cezar Tyberiusz. Oczywiście Cezar Tyberiusz nie uniknął niektórych rzeczy właściwych wielkim władcom. Tam ewidentnie widać niektóre odwołania nawet do Stalina czy do Adolfa Hitlera. Graves tą książkę pisał również w jakiś tam sposób na tej zasadzie. Także warto to, proszę Państwa, przeczytać również i pod tym kątem. Co więcej, za Tyberiusza również dzieli się, Tyberiusz stworzył pierwszą chyba w historii służbę bezpieczeństwa z pierwszą kartoteką u Sejana. Pierwszą podatek od nierządu, no właśnie o tym mówię.
pierwszą służbę bezpieczeństwa z pierwszymi kartotekami. Notabene nawet Caligula nie zdążył, bo on miał nawet magazyny przewidane na rozdawnictwa zboża dla ludności na wypadek klęsk żywiołowych, co jest też ciekawe, tak jak Juliusz Cezar, który stworzył prawdziwą armię, z prawdziwą armię, powołując wszystkich obywateli rzymskich, mógł powołać, a nie tylko tych, których na to stać, to raz. Z drugiej zaś, a Tyberiusz z kolei stworzył ogromną gwardię przyboczną i coś w rodzaju policji politycznej, która badała generalnie tylko tą arystokrację rzymską. Proszę Państwa, w większości wypadków prześladowania Tyberiusza nie dotyczyły normalnego, zwykłych ludzi, zwykłego plebsu. Większość tych ludzi, większość prześladowania Tyberiusza dotyczyły tylko tak zwanej góry. Dlatego tak góra nie cierpiała Tyberiusza. Caligula zresztą udał, że niszczy kartotekę Tyberiusza, bo zniszczył kopię, żeby było śmiesznie. To jest też ciekawe. Każdy ma swój zbiór zastrzeżony. I tak trzeba właśnie to wszystko traktować. Natomiast nie zdążył wszystkiego wydać. Claudius z kolei, no trochę ekspansja Rzymu, trochę duże te... Trochę różnych historii z Klaudiuszem. Zresztą na podstawie osiągnięć samego Rzymu za czasów Klaudiusza może świadczyć, że odbudowana jest właściwa administracja państwowa, proszę Państwa. Była i zbudowanie prawdziwej administracji, którą zaczął Cezar, kontynuował August i Tyberiusz, którą nawet nie dał rady zniszczyć Caligula, ale rozwinął dopiero Klaudiusz, proszę Państwa. To tak jest. No. Pretorianie, Swarozys, nie proterianie. No właśnie. Damian Żurawski, to ja wiem, że to prawda, ale poza tym za czasów Tyberiusza oni mieli nawet własną kartotekę. No więc widzicie Państwo, no taka książka i ta książka zmusiła mnie do czytania o starożytnym Rzymie, który uwielbiam. Zresztą wrócimy do starożytnego Rzymia, ponieważ kolejną książką dotyczącą starożytnego Rzymu to jest książka Miki Waltari. Nie o tym, nie miałem zacząć czego innego, jeżeli chodzi o Mika Waltari, pewnie wiecie czego, ale zacznę od tego. To jest trylogia rzymska, Tajemnica Królestwa, Rzymianie Minutus, Mój Syn Juliusz. Dwie ostatnie części wydane były razem jako Wrogowie Rodzaju Ludzkiego. Arcyciekawa książka. Bardzo ciekawa rzecz Miki Waltari, pokazująca zresztą też niesamowitą wręcz historię. Warto to przeczytać, ale przede wszystkim Mika Waltari to Egipcjanin Sinue. To nie jest książka tylko o lekarzu i o rozwoju medycyny i o tych bardzo ciekawie opisana i kwestii również religijnej i tak dalej, ponieważ te książki, o których mówię, zmuszą również do studiowania pewnych religii danego kraju, religii tego kraju starożytnych i tak dalej, i tak dalej. Warto to przeczytać, warto to czytać, proszę Państwa. Egipcjanin Sinue, który został w roku 54, był chyba film amerykański z Richardem Mature, chyba pod tym Egipcjanin Sinue. Nie pamiętam, czy to był 54 rok, czy późniejszy. Kolorowy, panoramiczny film hollywoodzki, ale to już była zupełnie inna rzecz w tym wszystkim. Opowiada przede wszystkim o próbie rewolucji w sensie ideologicznym, i walce z aparatem państwowym poprzez władcę, który ma pewnego rodzaju ideę równości i nie tylko równości, proszę Państwa. No. Bardzo ciekawa książka. To jest również książka o... To jest również, proszę Państwa, Sinue to jest także również książka o naiwności wielokrotnie, a także o niezrozumieniu w społeczeństwie, o samotności człowieka, który chce, tak jak jeżeli to można tam odczuć również, wiadomo było, że później o pojawieniu się chrześcijaństwa Mika Waltari napisze. On zresztą również pisał to w świecie, w którym był doświadczany strasznymi rzeczami w tym czasie, więc stąd to wygląda. Jest arcyciekawa rzecz, proszę Państwa, i arcyciekawa książka. Jeżeli już jesteśmy przy Rzymie, to przy Egipcie, to oczywiście Faraon Prusa, proszę Państwa. To była nawet pierwsza książka przed Sinue. No.
Damian Żurawski, ja wiem, że byli, tylko nie wszystko tam jest zgodne zresztą z prawdą historyczną. Do czego jeszcze dojdziemy? To jest jednak pewna fabuła, którą pisarz wymyśla. Także to jest swoim coś takiego jak historical fiction tak naprawdę. Jest to trudne do opowiedzenia, tym bardziej, że bada się historię starożytną na podstawie czego? Na podstawie monety. Dochodzi się do czego? To cała sprawa i waga Liwii, i waga jaką miała Liwia, wynika z tego, że znaleziono monety z wizerunkiem Liwii w tym momencie, a więc Liwia musiała zostać, musiała mieć jakąś tam wagę, musiała coś znaczyć. Nie mogła być tylko i wyłącznie żoną cesarza. No ale no nieważne. Reszta jest pewnego rodzaju fantazją, ale to pomaga, trzeba pisać. Po prostu. No. Po prostu. Dalej jest i oczywiście Faraon. Faraon jest oczywiście książką podobną taką jak Egipcjanie Sinue na temat walki władcy przeciwko systemowi państwowemu, ale to jest także książka, która ukrywa jednak pewne narodowościowe, pewne sprawy związane w zaborcach, w Polsce pod zaborami. I tutaj Prus nie mógł napisać otwarcie o tej walce wyzwoleńczej, o różnych rzeczach. Także Faraon jest naprawdę dobry. No. No właśnie. Stanisław Weber. No ja mówię o polskiej literaturze, ale nie. Dobrze, panie Stanisławie, tu nie będzie tylko w tych książkach, nie będzie tylko Polska i jest każda. To jest tam mój wybór. To, co mnie nauczyło historii. Faraon zresztą i Prus pokazuje również bardzo świetne tło historyczne. Musiał się z tym troszeczkę zapoznać, musiał szukać. No cóż, no tak to jest. No i oczywiście jesteśmy u Sienkiewicza, to jest Quo Vadis. Quo Vadis nie ma zbyt wiele rzeczy tam, czy ono jest z historią? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie jest z historią związane bardzo mocno, jest osadzone w realiach historycznych. Te realia historyczne przedstawione są w miarę właściwie, o wiele lepiej niż w Krzyżakach, bo w Krzyżakach Sienkiewicz zupełnie inaczej to. Krzyżacy nigdy nie mówili takim językiem, jak mówiono w Polsce za Krzyżaków, to tak nie mówiono w Polsce. Sienkiewicz wziął to z jednego polskiego regionu, w którym on słyszał taką mowę, więc starał się troszeczkę zrobić. Jest to książka po pokrzepieniu się pod zaborami. Książka, którą rzeczywiście zmuszała i takie były zadania tych książek, zarówno Faraona, jak i Quo Vadis. Szukania przez Polaków własnej historii. Nie poprzez podręczniki historyczne, suche encyklopedie i tak dalej, to dobre dla historyków, ale właśnie przez tego typu rzeczy, proszę Państwa. Także Quo Vadis jest dla mnie jedną z podstawowych książek, którą czytałem. No. Dawid Gośliński, Tacyt jest poprawny. Tacyt, oczywiście, że jest poprawny Tacyt, ale ja mówię, proszę Państwa, nie mówimy w tej chwili o literaturze, a skąd brać źródła? No można brać z Tacyta, prawda? Jak to było? Czytaty z Tacyta. Nie wiem, czy można to szybko powiedzieć po prostu. Właśnie. Joranemi, tak jest, ale to nie chodziło o to w tej książce. W książce pokazano po prostu troszeczkę postromantycznie, w jaki sposób naród został poświęcony przez silniejszych. To ci chrześcijanie, którzy tam są, są tym mickiewiczowskim symbolem tego mickiewiczowskiego Konrada. To jest ten mesjanizm Towiańskiego, pisany z pozycji pozytywisty. Trochę inny po prostu. Ale cały czas mówi Sienkiewicz, to pozytywistyczne, nie można się poddawać, trzeba cały czas pracować, bez względu na konsekwencje. Quo Vadis domine, ad Roma. Prawda? Tak to trzeba po prostu zobaczyć. Kazimiera Sibelnaker, proszę mnie tutaj, wyprzedza mnie pani trochę, bo ja o paru rzeczach chciałem powiedzieć, mam tutaj zapisane po prostu. Jest wiele takich fragmentów historycznych, ale ja wybieram książki, które są typowo historyczne, nieumieszczone w czasach, których pisałem. Raymond. Mało kto przeczytał trylogię 1794 rok, tak się nazywa. Ostatni Sejm Rzeczypospolitej, Nil Desperandum Insurrekcja, gdzie Raymond w sposób czysto pozytywistyczny pokazuje przyczyny rozbiorów Polski. Ten konflikt pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem. Nieprzygotowanie, sobie państwo, to jest oczywiście, gdzie magnateria jest przedstawiona jako zdrajcy i te wszystkie historie. Niezbyt popularna książka po prostu.
Właśnie. No. Ja mówię o pozytywizmie, a Konrad Wallenrod to, jako ile pamiętam, to chyba jest, zdaje się, powieść poetycka tego, jaką się nazywał. No wiecie Państwo, no nie wiem, kto napisał Konrada Wallenroda. Prędzej śmierć w polu, niżli pomoc zyskać, prędzej żelazo rozpalone w dłoni, niżli krzyżacką prawicę uściskać. Prawda? Tak napisał Mickiewicz. Chyba w Konradzie Wallenrodzie to było, czy w Grażynie. No muszę zobaczyć, nieważne. Czy tam słynna pieśń Wajdeloty, skąd Litwini wracali, z nocnej wracali wycieczki. Biały wiersz w tym wszystkim. Więc to jest to. Jeżeli już bym dalej mówił, ale nie zauważyłem tutaj, to są również Popioły Żerumskiego, które są również książką historyczną, pokazującą między innymi naszą naiwność, licząc na to, że Napoleon nas wyzwoli. Ta naiwność licząca na kogoś innego, typowo pozytywistyczna, widać również w Lalce, gdzie Rzecki, który głęboko i naiwnie wierzy cały czas w Napoleonidów, to wszystko, a Wokulski to toleruje, ale wie dobrze, że nikt nam nie pomoże, że praca organiczna, praca u podstaw, najpierw stworzenie w ogóle narodu, który będzie wiedział, że jest narodem, będzie wiedział, co to jest dziedzictwo i będzie znał swoje dziedzictwo, a potem można mówić o kraju. No tak to wygląda, proszę Państwa. No właśnie. Piotr Wronowski, no tam jest więcej nieścisłości, ale nie krytykujmy Sienkiewicza, bo on dostał Nagrodę Nobla za to w dodatku. No równie dobrze możemy uznać Ben-Hura za postać historyczną, ale to nie to wygląda. Więc tak to, proszę Państwa, wygląda. Coś mało ludzi dzisiaj ogląda. Nie podoba się to. Nie podoba się to. No. I tak będzie niestety w tej chwili. A jeśli już mówimy, nie zamieściłem tu Krzyżaków Sienkiewicza, nie zamieściłem, bo to wszyscy już to o tym wszystkim wiemy. No. Natomiast, proszę Państwa, powiem o Krzyżakach. Kraszewski, który naprawdę pisał świetne powieści historyczne i napisał ich dużo, którego warto pamiętać, ale on napisał Obrazy przeszłości, Krzyżacy 1410. Bardzo ciekawa książka. Bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawie opisane to samo między innymi. Tam też jest opis bitwy pod Grunwaldem. To również Kraszewski między wierszami pokazuje, w jaki sposób nie wykorzystaliśmy tego zwycięstwa, również dzięki być może wiarę w jakichś Napoleonidów czy w jakichś innych obcych. Także to jest ciekawa rzecz. Panie Swarowicz, czy pana interesuje, co ja pan mówię, czy pan sobie przyszedł tutaj pokpić i pokazać, jaki pan jest inteligentny, bo pan powie taki kawa. Śmieszne to jest po prostu. Chore. Chore. Także Kraszewskiego, proszę państwa, bym radził. Kraszewskiego, proszę państwa, bym radził naprawdę wielu młodym ludziom poczytać. I to może zacząć właśnie od Krzyżaków, a nie od starych baśni. Przepraszam bardzo, muszę wstać na chwilkę, ciężko mi się chodzi, zapomniałem jednej rzeczy. Otóż, proszę Państwa, następny to jest Leon Feuchtwanger. Tą książkę akurat wziąłem ze sobą komuś. To jest Wojna Żydowska, trzytomowa, zwana trylogią o Józefie. To jest o Józefie Flawiuszu. Umieszczona w Rzymie, pokazująca upadek państwa Jerozolimy i co się dalej stało. Również siła upadku, również to jest tak zwane rozliczenie się w ogóle z żydostwem. Oczywiście Feuchtwanger to pisze w określonej sytuacji i wiadomo, że rządził Hitler i wiadomo, jak to było. Ale tutaj pokazuje właśnie, po pierwsze i poszedł Melman. No to Melman 1206, następny, przepraszam, ja już tutaj niektórych po prostu wyrzucę, no ale nieważne. Więc tą książkę też warto przeczytać. To jest ogromna panorama zresztą pomiędzy między świata starożytnego, bardzo ciekawie zresztą napisana, gdzie na temat wojny w Jerozolimie znamy głównie, wiemy głównie o niej z Józefa Flawiusza, który napisał Wojnę Żydowską właśnie. Wielkie dzieło, które jest dziełem po prostu romantycznym, dziełem napuszonym, dziełem pełnym takich, jakby to powiedzieć, mhm.
Taki jest po prostu, no. No taki hura patriotyczny, tak to można nazwać, taki bardzo romantyczny. Natomiast jeśli chodzi o, był jeszcze Justus Tyberiady, który tak prawdę mówiąc określił wojnę żydowską i wojnę pomiędzy Rzymem a Judeą, która była właściwie taką czymś w rodzaju wojny o ropę. Chodzi o oliwę. Judea była głównym producentem i dostarczycielem oliwy, a oliwa była ropą tamtego świata. I chodziło o cenę oliwy. I oni postanowili, Rzymianie twierdzili, że Judea przesadziła, no i były te wojny po prostu. I było to ta wojna. To jest bardzo ciekawe. Tak to właśnie wygląda. Katatony. Próbowałem przez Flawiusza przebrnąć, ale bardzo ciężki język. No, bo katatony on tak, bo Flawiusz tak to pisał po prostu. Natomiast bardzo dobrze jest to opisane. Właśnie dlatego warto przeczytać Voigtwangera, żeby potem podejść do Flawiusza. Ja jeszcze raz powtarzam. Ja te książki, mówię Państwu o tych książkach, które pokazują, jak historia jest spójna i pokazują każą Państwu zainteresować się historią, czyli szukać źródeł na ten temat. Nie wszystko oczywiście jest tutaj, chociaż też pokazane jest w różny sposób, bardzo ciekawy sposób pokazany jest rozwój chrześcijaństwa, któremu Wespazjan zwany Wielorybkiem i później jego syn troszeczkę się przyczynili. Nie chcieli, ale się przyczynili. Proszę nie być złośliwy. Tą książkę wziąłem, bo prosił mnie ktoś, kto bym tu przywiózł ją, bo też jej szuka, bo ona, nie została, bo ona została wydana bardzo dawno temu, tylko raz. Ja ją kupiłem w antykwariacie w Warszawie, bo moja zginęła gdzieś. To jest wydanie z którego roku, żebym ja pamiętał. Nie pamiętam, z którego roku to było wydanie. Gdzieś tu z tyłu powinno być. O, jest. Z 1960. No niby wydane drugie, potem już nie wydawane, bo to jest Voigtwanger. I to jest jedna Leon Voigtwanger, jeden z lepszych pisarzy, nie miał, pisał po niemiecku, to jest żydowskiego pochodzenia, ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Naprawdę warto pokazać jeszcze, w jaki sposób sami żarliwi było. A zresztą to nawiązuję na zabędę część mojego apelu do... Pamiętacie może taki apel z Łodzi, który wysłałem do ludzi narodowości żydowskiej, co oni robią, to tutaj są do tego odniesienia. Byłyby do tego odniesienia po prostu. No, nieważne. Tutaj rzeczywiście przypomniałem, zapomniałem Magda D., bo jeżeli chodzi o Kraszewskiego, no to Hrabina Kozel, no przecież wszyscy pamiętają Hrabinę Kozel, no ale to inaczej film był w tym momencie. No. Bartosz Kawa, to jest właśnie u Kraszewskiego dokładnie opisane po prostu, także warto to, proszę Państwa, czytać. Nie, Pekunia, przecież mówiłem, że Pekunia Nonolet powiedział nie Wespazjan, powiedział to Tyberiusz. Przecież wyraźnie. No. No notabene, jeśli chcecie już o taką encyklopedię normalną, historyczną, no to nic nie zastąpi żywotów Cezarów Krawczuka, tak samo napisał również żywoty Faraonów, także też warto mieć. Niestety nie mam tego tutaj po prostu. No. Powiedziałem, ale historii nie powinno się uczyć tak, jak się uczy. Powinno się może i uczyć również za pomocą takiej literatury. Dobra, koniec z Voigtwangerem, idziemy dalej. Parę nowych książek, ale razem się połączy się nowa ze starą. Kiedyś, jeszcze jako dziecko, nastolatek, dostałem, pamiętam na imieniny, książkę Horia z tańcu Asklepios. Tam była niesamowita panorama świata starożytnego o słynnym lekarzu Asklepiosu, bardzo ciekawie opisany i obyczaje i tak dalej, zainteresowanym tym. Książka o w ogóle odrodzeniu się medycyny i tak dalej, to jest świetna książka Noacha Gordona Medicus, ona już jest jedna z tych nowych. Medicus, ta jest kilkuczęściowa, Medicus, szaman i tak dalej. Medicus jest świetny, pokazujący średniowieczną Brytanię, Wielką Brytanię, która i w jaki sposób wtedy tworzono pewnego rodzaju, w jaki sposób tworzyła się medycyna. Medicus został notabene zekranizowany niedawno, więc możecie Państwo przejść. To jest fajna rzecz. To jest bardzo fajna rzecz. No. Bardzo żadna rzecz i warto. Zenon Paciuk, Krawczuk, sekretarz PZPR. No to co? To co, panie Zenon? Ale nikt nie napisał żywotów i dlatego będziemy palić jego książki pod tytułem Żywoty Cezarów i jeden i chyba jedyny leksykon na temat Cezary, najlepszy na temat Cezarów rzymskich, trzytomowy zresztą, i Żywoty Faraonów, tak? Będziemy palić, prawda? Dlatego, że był typ. To już znaczy, że nie jest, tak? Wie pan, nie wariuje. Monika Brezyń, tak, bo Wespazjan generalnie był wojskowym i lubił wojsko. Właśnie.
Książka jest jeszcze lepsza, naprawdę książka jest świetna, jeśli chodzi o Medicusa, ja Noacha Gordona, przeczytałem ją jednym tchem. Natomiast Asklepios, jeżeli ktoś dowie się Horia Stancu, autor Asklepios, to proszę to przeczytać. Ona jest lekka książka, to jest właściwie książka dla młodzieży, ale jak ktoś chce dzieciom podać, by się zainteresowali zarówno historią starożytną, jak i religiami, bo tam jest cała parada religii starożytnego świata. Trochę tak jak Egipcjanie Sinue, ponieważ Hetytami, pod wpływem Egipcjan Sinue zacząłem się interesować krajem Hatti i Hetytami po prostu, który jest arcyciekawy, który był bardzo ciekawy, proszę Państwa. Właśnie. No Monika Brezeń tak, ale tamte książki już są bardziej historyczne. Ja mówię o powieściach w tym momencie. Hilda Prescott. Temat arcyciekawy. Człowiek na osiołku. Opowiadający o pielgrzymce łaski. Książka nieznana, dwutomowa. Hildy Prescott. Człowiek na osiołku. Opowiadający o tak zwanej pielgrzymce łaski. Znanej zresztą z serialu Henryk VIII. Z tej jakby rewolucji chrześcijaństwa podległego Rzymowi po edykcie Henryka VIII. Pokazana w zupełnie inny sposób. Pokazana jest zresztą, w jaki sposób walczono tam z zakonami, z różnymi innymi, jak to się niszczyło. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. Hildy Prescott. Jesteśmy przy tym, no to słynna Hilary Mantel w tej chwili w komnatach Wolf Hall i na szafocie. Dwie części jest i trzecia, która ma zostać wydana, Zwierciadło i Światło, ponieważ to się skończy, to jest o Cromwellu. Jednym z pierwszych tak wysoko ludzi, którzy tak wysoko zaszli, a który był rzeczywiście synem rzeźnika i żołnierzem zaciężnym. Bardzo ciekawy film, zresztą serial powstał, Wolf Hall, człowiek, bo tak Wolf Hall się nazywał, tak zamek tego wszystkiego, o Henryku VIII. Zresztą Henryk VIII nie ma zbytniego szczęścia, ponieważ Henryk VIII był jednym z mądrzejszych króli. Królów Wielkiej Brytanii. Notabene całą Wielką Brytanię, tak prawdę mówiąc, to stworzył Henryk VIII, Elżbieta, jego córka Elżbieta I, córka Anny Boleyn, a później już królowa Wiktoria. Tak naprawdę. Henryk VIII stworzył też system podatkowy ciekawy, między innymi taki, że podatek od pubów, na przykład puby po prostu. Bo pub to jest takie, tak biało takie coś, że chłopi karmili przyjezdnych. Karmili tam przyjezdnych. I on powiedział, dobrze, możecie karmić tych przyjezdnych, załóżcie sobie takie różne rzeczy i będzie płacili słaby, mały podatek właśnie. Właśnie. Więc Zaraz. A właśnie, więc to jest, proszę Państwa, i w filmie Henryk VIII, który tak jak i Rzym zresztą, który ma świetny, wydaje się, bo wspaniale jest to pokazane. Notabene jak kręcono Rzym, to statyści i aktorzy byli przetrzymywani w warunkach bez tych maszynek do golenia, bez tych różnych rzeczy, po to, żeby przypominać jednak legiony rzymskie, bo taki był Rzym rzeczywiście. I to było świetnie zrobione, ale pokazana jest tutaj rzeczywiście niesamowita wręcz w tym, a i w Henryku VIII też podobnie te wszystkie rzeczy są pokazane jak trzeba, chociaż tam jest parę błędów, nawet wiele błędów historycznych, ale to nie o to chodzi, też pokazany jest cały system władzy. Książki takie jak właśnie Człowiek na osiołku, czy W komnatach Wolf Hall szczególnie, pokazuje tą zmianę, która stworzyła Anglię taką, jaka ona jest, czyli zerwanie z papiestwem. I pokazuje również częściowo, dlaczego to było, że tam chodziło również o ogromne pieniądze i chodziło raczej o możliwość powoływania wojska, do wojska każdego, ponieważ król z dóbr kościelnych nie miał prawa powoływać wojska, do wojska ludzi, no i przejął przejął majątki zresztą kościelne na tej zasadzie, więc to jest taki win. Natomiast sam Henryk VIII, proszę Państwa, też jest postacią arcyciekawą, znana anegdota, kiedy, jak wszyscy wiemy, Holbein, jego nadworny malarz, to jest autentyczna anegdotka, nie tylko z filmu, kiedy Holbein narozrabiał mu strasznie bawidankiem i tak dalej, rysował kogoś tam nago i jakiś książę oskarżył i kazał w ogóle ściąć Holbeina. Henryk VIII się wściekł i powiedział, że do tego księża, słuchaj książę, mogę wziąć 10 chłopów i zrobić z nich 10 księciów w ciągu jednej chwili. Ale z tych 10 księciów nie zrobię żadnego Holbeina, ani jednego Holbeina. No więc właśnie to jest podejście Henryka VIII, arcyciekawego też również człowieka. On zresztą
Od niego należy to, że król nie może przekraczać bez zgody mera City of London, nie może przekraczać granicy City. Tam mieszkali wszyscy poborcy podatkowi, ponieważ król mówi, ściągacie podatki dla mnie, więc nie skarżcie się, że ktoś się powołuje na znajomości z królem. Dobrze, nikt wam nie będzie przeszkadzał. Nawet ja nie będę przejeżdżał. Mieszkacie tu wszyscy, ja nawet nie będę, jak będę chciał przejechać, żeby nie wpływać na waszą działalność ściągania podatków, to będę prosił. I tego się datuje. To są takie różne kawałki. To są takie fajne właśnie historie. Damian Kwieciński, dobrze, że pana interesuje. To mnie historia cała interesuje, ponieważ jeśli nie pozna się tych rzeczy, to pozna się inne. Tutaj nadal będzie. O, był Henrykus, była Anna z Tysiąca Dni, panie Zenonie z lat 70. Był serial BBC, 6 rząd Henryka VIII, o wiele lepszy właściwie. Tym bardziej, że jak się okazało, że chyba najbardziej udane małżeństwo, wbrew pozorom, to było małżeństwo z Anną de Clef, ponieważ to dało Anglii zabezpieczenie przed Hiszpanami i tak dalej. Także ciekawe to wyglądało. No. Hilary Mantel, jak już powiedziałem, jest serial w komnatach Wolf Hall na szafocie, te dwie części. I ma powstać trzecia część, bo trzecia część już chyba wyszła tej książki i mają kręcić trzecią, Zwierciadło i światło, w 2020 roku. Zobaczymy. No oczywiście, proszę państwa, Królowie Przeklęci. Książka, którą wręcz uwielbiam. Cały system. No. Cały system. No. Książka, którą uwielbiam. Notabene ta książka jest dość, no ona jest oparta na dokumentach, ponieważ Francuzi jako pierwsi w ogóle, nikt nie wie, to są biurokraci, oni od samego początku istnienia państwa franków, oni zawsze wysyłali skrybów, która po każdej bitwie liczyła zabitych swoich i cudzych, zdobytą i straconą broń i tak dalej, i tak dalej. A hrabina Macho, nie wiem jak to się czyta, wymawiam po angielsku, ale hrabina Macho, czy jak ona się nazywała? Co tu się dzieje? Przepraszam. No. Dobra. Hrabina Hoy, ten z tym swoim kuzynem, z Robertem de Artois, ten proces jest udokumentowany i taki proces był. Poza tym to zresztą opowiada o upadku Kapetyngu. Coś niesamowitego. No. Janko Muzykant znam, ale o tym nie mówię. Mówię w tej chwili o tych książkach po prostu. Także mówię o tych właśnie. Nie umieściłem tu również w tym zestawie, tu już od razu uprzedzam, nie umieściłem Nienackiego Dagome Judex i nie umieściłem Parnickiego Srebrne Orły. Po prostu to są książki za trudne. Jeśli młodzież, a to jest dla młodzieży głównie, dla tych, którzy nawet nie są młodzieżą, ale którzy chcą zacząć swoją przygodę z historią, to nie mogą zaczynać od takich pozycji. To są trudne, napisane trudnym językiem. Książki, które są, o których mówię, czyta się bardzo dobrze. I każdy odnosi, mówi, ach, to tak jak dzisiaj, tak jak dzisiaj. I o to chodzi, żeby to ludzie zrozumieli po prostu. Sześć żon, ale Teresa Z. Jako książkę, tak, oceniam, ona jest dobra, ja ją czytałem, ona jest dobrą książką, tylko to też nie jest powieść historyczna, dobrą sprawę. Po prostu. No. Tak dlatego, Janko, dlatego uprzedzam, że tego typu rzeczy będą raczej tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o pięć części, sześć właściwie części Driona, to też jest ciekawe, bo rzeczywiście tak było i rzeczywiście to, co się stało w Anglii w tym czasie, to też między Anglią i Francją, to tam wtedy był początek w ogóle wyrywania się Anglii spod dominacji właściwie francuskiej. Natomiast tu u Francuzów to jest właściwie koniec Kapetyngów, tak na dobrą sprawę. Arcyciekawa rzecz i warto to też przeczytać. No. Mam 60 lat, co ja to słucham za nobę. No przepraszam, obrażam pana, mówiąc o tym. Nie wszyscy to czytali, nawet wśród ludzi, nawet wśród ludzi starszych. Po prostu.
Oczywiście wspomnę chwilę o Umberto Eco, jeżeli chodzi o imię Róży i cmentarz w Pradze. Możemy się nie znać i nie zgadzać z wymową Umberto Eco, ale jeśli chodzi o to, co opisano w imieniu Róży, to jest to naprawdę kawał dobrej historycznej roboty. Tak samo jak i cmentarzu w Pradze, okres, który jest komuny paryskiej i tak dalej. Można nam parę ciekawych rzeczy zauważyć. Dość ciekawy, bo na przykład okres powstania Sycylii, ja się dowiedziałem, co to jest zupa z wody. Nawet ją zrobiłem. No. I rzeczywiście da się to zrobić. No, także to lubię. No. No właśnie. Już widzę, że znudzeni Państwo jesteście. Szkoda. No. Szkoda. No i wracamy do Polski na chwilkę. Proszę Państwa. Zacznę od Karola Bunsza. Dwie rzeczy. Słynny rok tysięczny. Karol Bunsz napisał wiele książek. Napisał wiele książek. O rany boskie, Krzysiek, którą będzie, ja nawet nie wiem. Dobrze, muszę to wprowadzić i wpuszczę. Poczekajcie. Na sam koniec tej audycji. No. Ja mówię o tym, a ten mi zawraca głowę. Kurde. Aż człowiek się czuje, człowiek nie wie, o czym mówić. Także poczekajcie Państwo, muszę ściągnąć trąbę, żeby mi to nie poszło. Pobiorę. Dobrze, musimy z tego wyjść. O, ja najbardziej nie lubię, proszę Państwa, niektórych programów. Ale dobrze, puszczę, zobaczymy, czy będzie, bo sam ich nie słyszałem, więc postaram się włączyć jakoś, ale nie mam nawet słuchawek, więc później sobie posłucham. Niech będzie. Niech będzie. Więc proszę Państwa, wracamy do tej audycji. Wracamy do tej audycji. I co ma pan całość, ma pani całość Bunsza? Tak, ale ja chciałem zwrócić uwagę tutaj, bo nie można, każdy z tych autorów ma książkę, która może być większą, zrobić tą. Nie wiem, czy pamiętacie państwo takie wydawnictwo Mówią Wieki, którego nie ma już w ogóle. Takie dwa tomy tego były, tam był fragment właśnie z Rok Tysięczny. Jest opowiadanie oddzielne Obrona Niemczy. Arcyciekawa rzecz w ogóle. Jeśli mówimy o Bunszu, to nie tylko o historii Polski, ale również o. Ale również trylogię o Aleksandrze Wielkim, Olimpia z Parmenion Aleksander. Arcyciekawa zresztą książka. Warto to przeczytać. Natomiast uspokuję to pana, nie musi pan nic czytać. Nie zamieściłem trylogii z wielu powodów, ponieważ ona z tą historią, to jest książka rzeczywiście polityczna ku pokrzepianiu serc, ona nie ma wiele z tą historią wspólnego, tak naprawdę, może po to najbardziej, jest najdolżalszą z całej trylogii, nie ma, bo, ale to wszystko lepiej znaleźć u Kraszewskiego i u Bunsza, do Sienkiewicza wystarczą Krzyżacy. No i Zofia Kozak-Szczucka, którą ktoś mi... Cała Zofia Kozak-Szczucka oczywiście, ale dla mnie książka, która we mnie uderza dość mocno, zawsze uderzała, to jest książka pod tytułem Krzyżowcy. Świetna rzecz o wyprawach krzyżowych. Naprawdę świetna rzecz, proszę Państwa. Dlatego, że nie ma w języku polskim takiej powieści i chyba nie ma nigdzie o krzyżowcach. Tak wspaniałe i tak fajne. Ona zresztą napisała jeszcze bardzo historyczne, prawdziwe żywoty świętych, pokazując pewne rzeczy. Zresztą opowiadania Szczuckiej też są ważne. Zofia Kozak-Szczucka, jeżeli ktoś pamięta. No właśnie. Gitaro, ale ja mówię o książkach historycznych w Bibliotece BA, nie o Bibliotece BA. No właśnie. Więc no, jeżeli chodzi o Krystynę córkę Lavransa i Olaf syna Duna, to oczywiście, że usta, ale nie chciałem już tego zarzucać, za dużo by tego było. To też wiem. Zdziwieni będziecie, ale włączę coś, co jest bardziej znane, nie jako książka, zupełnie inne, dość ciekawe, ale bardziej z serialu z Richardem Chamberlainem pod tytułem Shogun. Nie wiem, czy pamiętacie Shoguna, taki serial. To jest według książki Jamesa Clavella, pokazująca zresztą Japonię, która była w środku Japonię, w okresie, kiedy Japonia chciała przełamać trochę izolację ze świata. Ale ciekawa rzecz. Patryk Soskin, Pachnidło. Chyba nie ma lepszego opisu świata
Nie ma chyba lepszego opisu świata z tamtych czasów, który się dzieje, czyli takiego późnego średniowiecza, no właściwie, czy to jest ten 600, to jest rok 1500, 1600, nie pamiętam który, niż właśnie pachnidło. Ze wspaniale opisaną technologią właśnie robienia perfum, rozwarstwieniem i tego wszystkiego. To jest teoretycznie historia Mordelsa, ale tak naprawdę to jest wspaniała książka historyczna, która może się to po prostu komuś uda. Notabene opowiadałem o serialu niemieckim, kryminalnym, współczesnym, Pachnidło, której ta książka jest bohaterem, ale jako książka, a nie jako ten. No właśnie. Jody, no warto, tylko proszę nie za jako kanon. Ja pokazuję pewne książki, bo zaraz zresztą sobie podyskutujemy, o jakich książkach pan chce. Po prostu. A, Hanna Konar, Obrany Głogowa. Tak, tak, właśnie, ale... No właśnie, Francja lata, mało kto opisał ten świat. Przepraszam, trochę już trochę mało kontaktuję, ale to dzisiaj, ale to nieważne. Nieważne. Zakończę czymś, czym się Państwo zdziwią. Wszyscy znają Przeminęło z wiatr. Wszyscy znają film. A kto czytał książkę? Kto czytał książkę? Nie ma chyba tak dobrej powieści historycznej na temat wojny secesyjnej, powodów tej wojny secesyjnej, pisanej z pozycji zresztą obywatela amerykańskiego, który w rezultacie, którego to dotyczyło, która pokazuje również pewne wartości uniwersalne w tym wszystkim. Także Margaret Mitchell, Przeminęło z wiatrem. Proszę nie patrzeć, że to jest roman sidło, bo tak to stwierdzono, i film, świetnie i genialnie zrobiony zresztą. Ale proszę przeczytać tę książkę jako książkę historyczną, nawet łącznie ze wspaniałym Wodkiem Szpiegowskim. Ureta Bareta, prawda? No więc właśnie. Także widzicie Państwo, to jest taki nawet nie kanon, ale kanoning po prostu. Po prostu literatury historycznej, która jest popularną literaturą historyczną, ale ona pokazuje, w jaki sposób należy traktować historię, że jaka ona jest dla nas współczesna i że to, co się działo te 2000 lat temu, może nam też służyć, że może też służyć różnego rodzaju współczesnym rozwiązaniem, współczesnym, analiza tych różnych rzeczy, ale również uczy sięgania po historię po prostu sięgania po historię. Lepiej tak zrobić, niż robić to w inny zupełnie sposób. Dobrze. O upadku kredy, tak, oczywiście, no. O co do Bunsza, to mogę napisać ciekawostkę. Adam Bunsz pracuje na krakowskiej AGH, z doktorem uczył mnie, widać w praktyce etyki pracy umysłowej. Ale to chyba chodzi o jego ojca. No. Właśnie. Rob War, no ale to są książki zupełnie, proszę pana, źle mnie pan zrozumiał, mówię o książkach osadzonych dokładnie historycznie, natomiast Paraja 22 jest książką polityczną zupełnie o czym innym, o tych książkach mówiłem dalej, tu chodzi o to, że mógłbym wymieniać wiele takich książek, ale chciałem te, które są tak naprawdę. Krzysiek, przestań marudzić, zaraz puszczę trąby 3.0, no. Właśnie. Tak, czytałem bardzo dużo pani Zofii Kozak-Szczuckiej. Żałuję, że ona jest tak mało wydawana i mało kto rozumie. To jest literatura, dzięki której nawet sami swoje dzieci możecie nauczyć historii. Dobra, ponieważ Krzysio tam cały czas krzyczy, płacze i cały czas kopie mnie pod stołem, znaczy jego tu nie ma, on jest w Londynie, a ja zupełnie gdzie indziej. Po prostu. Łukasz Kujawa, Druga Wojna Światowa. Zostawiłem Drugą Wojnę Światową. O Drugiej Wojnie Światowej nie lubię czytać książek. To nie jest dla mnie historia jeszcze, ze względu na rodzinę, mimo że urodziłem się w 1957 roku, to jednak nie jest jeszcze historia. Przygotuję coś takiego, jeżeli chodzi o drugą, to wypływa również z tego, co tu mówię. Z tych książek, które mówiłem, bo czytając Voigtwangera, musiałem zainteresować się sytuacją w Niemczech, w których był w tym momencie. Czytając Falladę, też musiałem się zainteresować, czytając Manna po prostu.
Więc zacząłem czytać książki typowo historyczne na temat II wojny światowej, już typowo historyczne. Ale jeżeli o to chodzi, no to oczywiście cały Arkady Fiedler, jego Dywizjonem 303, jego różne inne historie, jest pełno takiej literatury. Tak na dobrą sprawę. Nie wymieniłem tu również Tołstoja z jego, no częściowo powinienem i Annę Karenina, ale także i z jego Wojnę i pokój. Po prostu nie lubię Wojny i pokoju. No właśnie. W tym momencie. Dobrze. Macie jakieś Państwa pytania? No dobrze, a ja, proszę Państwa, to teraz Krzysia niech mi daruje. Ja nie wiem, jak ja tego będę słuchał, ponieważ nie mam słuchawek, a z Wami to będzie tego. Więc nie wiem, jak to wygląda, więc puszczam trąby 3.0, czyli Krzysiek po prostu zrobił nowe trąby, więc zobaczymy, co będzie. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Dodajemy trąby i zobaczymy, jak Krzysiowi wyszły trąby. Powiedzcie mi, czy dobre, czy wam się spodoba. Przeglądaj. Już proszę mi wybaczyć. Muszę wejść. Uwaga, teraz polecą trąby. Jak będzie lecieć, to mi mówcie. I stanąłem na piasku morskim. I widziałem bestyję występującą z morza, mającą 7 głów i rogów 10. A na rogach jej było 10 koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa. A czyni, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, i wolni i niewolnicy, wzięli piętna na prawą rękę swoją albo na czoła swe. A żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestyi, albo liczbę imienia jej. Na ławce w parku siedzę sobie. Smutny, bo flaszka kończy się. Słyszę, jak pierwszy anioł trąby, lecz niezbyt to obchodzi mnie. Wokoło ciepło się zrobiło i śmierdzi siarką krwawy grat. Coś by jeszcze się wypiło, więc warto bym do sklepu wpadł. Wtem druga trąba zaskrzeczała, aż mnie rozbolał strasznie łeb. A z nieba spadła wielka skała, jak na złość prosto na mój sklep. Grzebię więc wściekły pośród ruin, w mej flaszce suche widać dno. Znowu coś strasznie huczy z góry. Pełen nadziei przeglądam zbite szkło. Gdy trzecia trąba zahuczała, coś spadło z nieba i zniknął staw. Lecz jedna flaszka ocalała, więc ległem wśród spalonych traw. Przysałem usta do butelki i pociągnąłem potężny łyk. A w niebie znowu hałas wielki ogłuszył mnie piekielny ryk. To zatrąbiło po raz czwarty. W oddali zobaczyłem mrok, lecz pochwyciłem myśl upartą, że przez tę flaszkę tracę wzrok. Westchnąłem ciężko, kręcąc głową. Jak dobrze, że swą flaszkę mam. Wtem ptak zaskrzeczał ludzką mową, grożąc bezczelnie wszystkim nam. Piąty zatrąbił, jebło coś z góry, skąd oni mają tyle skał? Robactwo wylatuje z dziury, z miejsca, gdzie sklep mój kiedyś stał. Patrzę na mundur,
rynsztunek i myślę, że to miejska straż. Schowałem do kieszeni trunek. Poszli, ale farta masz. Z nieba wrzasnęło po raz szósty i idzie czterech, lecz bez psa. Postawa groźna, wzrok jakiś pusty. Park opustoszał tylko ja. Kradną i oszukują dalej, słyszałem, jak mówili w głos. Ludzie się nie zmieniają wcale, obchodzi ich wyłącznie trzos. Gdy siódmej trąby głos przeminął, to zrozumiałem, że mam dość. I wstałem z ziemi z głupią miną, bo skinął na mnie jakiś gość. Potknąłem się, lecz mnie przytrzymał i prosto szedłem za nim w ślad. A on wesoło pogwizdywał, chociaż na dole płonął świat. A on wesoło pogwizdywał, chociaż na dole płonął świat. Chociaż na dole płonął świat. No tak, trochę rzeczywiście, Krzysiu, nie obraź się, ale trochę przesadziłeś z niektórymi rzeczami. Sprawa jest bardzo fajnie, że jest ta harmonika, jest parę rzeczywiście wspaniałych momentów i dobrych, ale powinieneś troszeczkę z głosem, lepszy głos był tam poprzednio po prostu. Moim zdaniem, lepsze było śpiewanie poprzednio, to trochę mi się nie podoba tutaj takie rzeczy, no ale dobra. Nie to, że była lepsza, nie była lepsza, te trąby są naprawdę w dobrej wersji i tak powinno być. I tak powinno być, ona jest fajna, ale tylko jedna rzecz tutaj, ale to ja to potem pogadamy, nie ma co teraz tutaj zabrać. Dobrze, proszę Państwa, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytanie? Ja już muszę kończyć, już po prostu nie dam rady dłużej. Nie dam dłużej, nie chcę już rozmawiać na tematy polityczne dzisiaj. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Że się Państwu podobało to dzisiaj. No jeszcze raz powtarzam, proszę nie traktować tego jako jakikolwiek kanon książek. Każdy może sobie wybrać co chce. Tu nie są książki, to nie są podręczniki historyczne, to są książki, które pokazują historię. Po prostu. No. Także to wygląda. Imię, nazwisko? Nie, wersja jest bardzo dobra i Krzysiek świetnie to zrobił, tylko tutaj trzeba będzie poprawić parę rzeczy. Ja mu potem powiem, które. Rozumiesz. Ja mu potem powiem, które. Nie wiem, czy jutro będzie. Jutro pewnie nie. Raczej pojutrze, jeśli będzie. Nawet moja żona nie wie, co się dzieje. Także nieważne. No. No.
Wokal tamten, Hanna Conador, prawda, reszta tak samo, tylko wokal tamten. No. Natomiast następna audycja, jak będzie, będzie już później, tylko dzisiaj musiałem, po prostu nie dałbym rady poczekać do tej godziny i robić o tej porze już audycję, po prostu. Także proszę, proszę Państwa, proszę, to już wtedy pogadam o polityce. Jeszcze raz powtarzam, Ośrodek Myśli Pozytywistycznej, tak się będą nazywały audycje, które będę poświęcał literaturze i tak dalej, i czy innymi rozmowami na ten temat, a o polityce będziemy sobie gadać normalnie. No właśnie. Dobra, coś jeszcze, jakieś pytania? Dlaczego takich lektur w szkołach nie ma? Nie wiem. Niech pan mnie nie pyta. Może dlatego, że na większości wypadków ci autorzy nie są ulubieńcami jakiejś konkretnej partii politycznej. W większości wypadków tych, których wymieniłem, ci autorzy nie żyją i ciężko nie mają komu się podlizywać. No, żartuję po prostu, ale sam nie wiem. Naprawdę sam nie wiem. Ja też żałuję, ponieważ jeżeli uczyć historii, to uczyć właśnie w ten sposób, a nie od nudnych podręczników i tych wszystkich rzeczy. No. Właśnie. No. Krzysiek, przestań się wygłupiać. I uważaj, bo zaraz zadzwonię. No. Damian Nowotny, ja pierdolę, człowieku, przecież ty zdania po polsku. Ja nie potrafię powiedzieć zdania po polsku, proszę Państwa. No, widzicie? I nie mów do mnie, człowieku, a ty potrafisz, szczególnie tutaj, JPRD, człowieku, przecież ty zdania po polsku nie potrafisz powiedzieć. Nie wiem dlaczego, moim zdaniem potrafię, ale wyrzucę go, samo mnie irytuje. Krzysztof K., czy KHT rozwiązanie łop? Może, no. Co sądzę? To są dość ciekawe książki Osendowskiego. Troszeczkę ta rzeczywistość jest przetworzona przez niego i jego historię, ale właśnie. Mniej więcej będę, jak będę robił to mniej więcej, pani Haniu, o 20:30. Nie, nieznana jest mi ta postać MX9. Proszę coś bliżej. I mam nazwisko, musi być polityka. Ta polityka, niestety, żyjemy w czasach politycznych i wszystkich nas dotyczy. No. Wszystkich nas dotyczy, po prostu. Niestety. Jacek Szalas, tych książek nie ma, ponieważ w Polsce nie czyta się książek. W Polsce czyta się reportaże dziennikarzy śledczych, które mają być politycznie, dołożyć komuś znanemu i żeby to było sensacyjnie, nic, z których nic nie wynika, napisane są złym językiem i beznadziejnie, po prostu. Już. Proszę zobaczyć, ile ja tutaj mam nagle ludzi, którzy nie potrafiąc się odnieść merytorycznie do tego, co mówię, zaczynają się czepiać mojego języka, nie zastanawiając się, że ja wczoraj byłem na potężnym zabiegu na pogotowiu, który niezbyt pomógł, gdzie naszprycowano mnie zresztą i dzisiaj muszę znowu jechać na potężny zabieg i on nie weźmie pod uwagę, że mogę źle wyglądać, że mogę coś zdarzyć, ale będzie mi tutaj walił po prostu w ten sposób. I już. O czym mam zrobić tę audycję, Krzysztofka? O UOP-ie, rozwiązaniu UOP-u, ale po co to robić? Po co to robić? Nie lepiej zrobić o tym, co nas czeka, bo jeśli taka ustawa ma wejść dotycząca dopuszczania do tajemnicy, to ja sobie wyobrażam, jak będą wyglądać służby. Zresztą po co wystarczy otworzyć Służbę Bezpieczeństwa z Departamentem Czwartym na czele, z tymi samymi funkcjonariuszami, których PiS kocha i wystarczy. Dobrze, proszę Państwa, trzymajcie się. Nie, gorzej niż rwa kulszowa. O wiele go coś gorszego. No nieważne. Skończy się szybko. Dobra, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu, przepraszam, nie mówię, mówię źle po polsku, rzeczywiście strasznie. Człowieku, to jest takie, człowieku, Jezu, to nie potrafi powiedzieć, Panie Piotrze, Pan tylko zawsze będzie. To wiecie co, ja nie wiem, dlaczego w nas Polakach jest od razu pokazanie moja wyższość, Twoja niższość, na ten sposób. Żygać się chcę po prostu, wiecie. Jak patrzę na tą całą, to jak zacząłem od tramwaja i skończę na tramwaju.
To, co on zrobił, jest przykładem typowego polskiego podejścia do drugiego człowieka. Typowego. Myślenie tylko o sobie. Uważanie się za centrum świata, bo ja jestem taki, bo ja jestem prześladowany, bo ja jestem patriota, to mnie tutaj się kłaniajcie wszyscy przede mną. Budujemy pomnik tylko dlatego, że pan. Arkadiusz S. mam. Dlatego, że ja jestem, kim nie jestem. I tak samo jest z tymi wszystkimi. Człowieku, gościu i tak dalej. Także po prostu powiem państwu i cały ten, dzisiaj jak przeczytałem, kiedy ci znani ludzie, naprawdę, których ceniłem, inteligentni, zniżają się do gadania na poziomie właśnie takiego hejtu, z najgorszych tych rzeczy powiedziałem, nie, dosyć. Dosyć. To jest coś strasznego. Nie musimy jako Polacy i dlatego są dobór tych książek jest taki, że możecie zobaczyć, że nie musimy jako Polacy mieć kompleksu niższości. Więcej powinniśmy... Jeszcze jedno, bo ja tutaj nie włączyłem Dima na przykład z jego Królową Margot, ze względu na to, że nie radziłbym czytać Królowej Margot, bo to jest typowy Dima i typowy romans, ale obejrzeć film. Film pod tytułem Królowa Margot jest wspaniała. Mało kto tak potrafił przedstawić to średniowiecze. Naprawdę świetna sprawa. No. Katka Ref, ja wiem, że ludzi jest dużo więcej, tylko ludzie, proszę państwa, są tacy. Tylko niestety ci ludzie siedzą cicho. Boją się. Bo nie każdy, bo każdy dotyczy, jako albo usłyszy, bo jedyną reakcją jest gówniarzu, człowieku, kiedy odwali kitę i te haha, asertywność bohatera znad klawiatury, który najpierw opowiada, że go z Polski zamknął, nie może wrócić, bo w kajdankach i tak dalej, a potem nagle ze spokojnie wraca, robi, pisze i tak dalej. Nie wiem, może się dogadał, może się nie dogadał, nie wiem, jakoś mu protest nie grozi. A ktoś inny, proszę państwa, właśnie, i ktoś inny za to niestety płaci i dochodzi dodatkowo no. I do Rob War, no więc właśnie, to ja nie spodziewałem się po panu Michalkiewiczu, że tak powie, są pewne granice, są naprawdę pewne granice. Ja tych granic, wydaje mi się, nigdy nie przekroczyłem i nie przekroczę, ale w stosunku do mnie przekroczyło wielu ludzi. Tak, like a virgin, Izabela Gianni, chyba. No. I na tym polega po prostu problem z Polakami. No. Ja ani jednego zdania po polsku nie potrafię powiedzieć. Macie rację. Pisać też nie potrafię. No. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć. Otóż, proszę państwa, niewątpliwie to, co się stało z tą, to, co zobaczyłem, świadczy w ogóle o tym, co i o moralności Polaków, i o moralności Polski. To są te słynne koszulki, którą pan Sekielski reklamuje ze sprzedawaniem. Nie wiem, czy widzieliście tą koszulkę, którą reklamuje z tym swoim filmem, z tym jakąś szubienicą, jakimś tym. Ja wiem, patrząc zresztą jeszcze po tym panu, który był szefem tej fundacji. Ja nie wiem, ale tu widać całe intencje. Jak można robić pieniądze na cudzym nieszczęściu i na cudzej tragedii, na ofiarach? I on nie czuje tego, nie słyszy i nie wie nawet, że tymi koszulkami zniszczył sam swój własny film, proszę państwa. To jest chore. To jest po prostu chore. Nie rozumiem tego. Wiecie, o czym mówię? O jakich koszulkach? Wiecie, o jakich koszulkach mówię? No, tutaj pojawiło się coś takiego i dzisiaj tutaj, zdaje się, pani Monika mi to wrzuciła, ja to nawet już skomentowałem po prostu. No. Ja już to po prostu skomentowałem. Zaraz, gdzie to było? Gdzie to było? No właśnie. Stoi, takie koszulki będą sprzedawane właśnie, Ja sam jestem zresztą ofiarą. Ja sam jestem zresztą również ofiarą swojej własnej wiary. Wrażliwości na cudze cierpienie.
I sam przeciwko mnie cudze cierpienie jest wykorzystywane cały czas. A ja staję po prostu z motyką, ja się rzucam jak z motyką na słońce w tym momencie. Ale tutaj po prostu jest to przerażające. Ja już tego w ogóle nie rozumiem. Jaka to jest moralność? Nie wiem, jaka to jest moralność. Nie wiem, czy oni wiedzą w ogóle, co to znaczy moralność. To chyba jest obce słowo nawet w języku polskim, prawda? No właśnie. Okej. Okay. No właśnie, niektórzy podają się też płacić wyjątkowo podłym stylu, mówią o tych koszulkach. No właśnie, za 35 zł plus wysyłka. Plus wysyłka. Jak można? To nie jest zabawa, to nie jest to, co ja robię KHT jako program. To jest zupełnie tak, jak ja bym zrobił film o Smoleńsku i po KHT 054 o Smoleńsku zrobił sobie koszulkę o Smoleńsku w ogóle. Czy po filmie o Smoleńsku sprzedawał materiały reklamowe. Proszę zauważyć, że nawet Hollywood pewne filmy pomijał. Na przykład po liście Schindlera nie można było takich materiałów. To nie Gwiezdne Wojny. To jest swoista rzeczywistość. To jest chore. Tym bardziej, że ja bym na siebie żadnej takiej koszulki nie włożył. To jest inna rzecz. To jest coś strasznego. To jest coś po prostu strasznego. Dobra, dziękuję Państwu. Dobranoc. Do następnego razu.